Cześć, nazywam się Alicja Marszał. W projekcie Tandemy Translatorskie byłam mentee. Wraz z moją mentorką, panią Iwoną Mączką, miałam możliwość i przyjemność przetłumaczyć z języka niderlandzkiego na polski powieść Jamala Oriaciego En Hunger. W Polsce ukaże się ona pod tytułem Głód. Głód opowiada historię Aleksandra Laszlo, byłego bankiera, który w latach 80. postanowił całkowicie zmienić swoje życie i wyjechać do Etiopii. Podjął tam pracę w organizacji walczącej z kryzysem głodowym. Po jakimś czasie spędzonym w obozie dla głodujących, Laszlo zainicjował program, w ramach którego adoptował dzieci z Etiopii. Jeden z zaadoptowanych chłopców oskarżył go następnie o wykorzystywanie seksualne, przez co Aleksander trafił do więzienia. Jednocześnie poznajemy pracującą w programie telewizyjnym Oryli, która przed laty, tuż przed aresztowaniem Laszla, była z nim w związku. Splot wydarzeń sprawia, że będąca teraz mężatką i mająca 2-letnie dziecko Oryli, na swojej drodze znów natrafia na Aleksandra, który chce, by spisała jego historię. Myślę, że istnieje wiele tekstów, które chciałabym przetłumaczyć. Jednak takim wymarzonym byłaby historia fantasy lub taka, która łączy wątki fantastyczne ze światem rzeczywistym. Lubię również historie, które zostawiają czytelnika z pewną refleksją, poruszają ważne społecznie tematy i właśnie takie teksty najbardziej chciałabym tłumaczyć. Nie mam konkretnych rytuałów, które zawsze wykonuję przed tłumaczeniem czy w jego trakcie, ale w ostatnim czasie odkryłam, że słuchanie tak zwanego białego szumu pozwala mi się lepiej skupić. Wtedy wszystkie rozproszenia wokół mnie znikają i istnieje dla mnie tylko tłumaczona książka. Od zawsze uwielbiałam literaturę. Jako dziecko chciałam zostać dziennikarką lub pisarką i tworzyłam własne teksty do szuflady. Często inspirowałam się też przeczytanymi wcześniej książkami. Później odkryłam miłość do języków obcych i skończyłam studia filologiczne, na których odkryłam tłumaczenie literackie. Zobaczyłam, że tłumaczenie pozwala mi połączyć dwie moje pasje – język niderlandzki i literaturę. I jednocześnie sprawia mi to ogromną przyjemność. Myślę, że tłumacz idealny powinien być dobrze zorganizowany i mieć chęć cały czas się rozwijać i uczyć. Łączy się to też z ciekawością świata, z ciekawością tematów podejmowanych w tłumaczonych książkach i chęcią dowiedzenia się więcej, by jak najlepiej przedstawić daną kwestię w przekładzie.